Poprzedni odcinek to była katastrofa. Tu wywalka, 8 powtórzeń na jakiegoś levelu. Postarajmy się, aby teraz to już tak nie wyglądało i żeby wyszło to wszystko o wiele lepiej. Więc 8 level, czyli w sumie środek naszej przygody przed nami. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zobaczymy, jak wygląda ogólnie level. Mamy jedno wzgórze, dwa wzgórza, które ma tutaj źle zamienioną teksturę, ale to przeżyje. I teraz tak, co bym chciał tu w ogóle zrobić w tym miejscu? Wydaje mi się, że po pierwsze, nauczyliśmy się po poprzednim, że tutaj się opłaca wszystkiego zrobić. Po drugie, po trzecie, po czwarte, to będzie nasze ustawienie. To będzie nasze ustawienie, które wydaje mi się będzie idealne, żeby to wszystko tutaj ograć. Oczywiście na początku trzeba będzie dodać tych jednostek więcej, dlatego dodam sobie jeszcze jedną tutaj. Temple. To będą dwa obszarowe temple. I damy sobie jeszcze zaraz tutaj jedną snow wieżyczkę w to miejsce, dziękuję. No tak, upgrade pierw tego robimy. Właśnie tego pierw zróbmy. To no dobra, ponieważ to ma... Słuchajcie, sprawdźmy, 23, 1, 5. Ja nie wiem totalnie, czy to jest większa. Ten chyba więcej expo dostaje, ale też był dłużej, więc może to ma tak główne znaczenie. Nie wiem, no zgaduję, że to może być exp. Te chmurki, no coś muszą oznaczać, no nie wierzę, że to nie jest, że to jest nic po prostu. Że o, no dobra, tutaj mamy taki koniec, kropka. No nie, to tak nie działa w tego typu grach. No zawsze coś takie chmury muszą oznaczać. Mam nadzieję, że jak wyszły kiedyś kolejne części tej gierki, bo zgaduję, że wyszły, to że jak się nazywa, pomyśleję o tym, żeby na przykład dać jakieś informacje na temat jednego czy drugiego, że o, no to oznacza to, a to oznacza to, bo na razie tylko wiemy, że to zwiększa, te wyższe pola, to co nazywam high groundy, zwiększają zasięg, nic poza tym. A tutaj czyści w tym miejscu teraz, Jezu. To jest piękne. Szkoda, że tutaj tego high grounda w takim razie nie było. Że tutaj jest, znaczy on też będzie fajnie tutaj działał w momencie, kiedy go zupgrade'ujemy, no ale na razie musimy żyć z tym, co posiadamy i tyle. O, ale tutaj fir idealny siadł. Idealny po prostu. Idealnie po prostu by się mogło. 30 fal, teraz dopiero się zorientowałem, że teraz widzę, weszło nam ten poziom 30 fal. I na tym mamy się na razie trzymać. I może uda nam się tym razem te wyżyczki wbić na więcej niż 3 gwiazdki. Taki jest plan. Taki jest plan, no mają dużo tutaj pole do popisu, ponieważ atakują cały czas te jednostki w tej okolicy. Więc jest szansa. Ile potrzebujemy w ogóle expa? 2000. Okej. Okay. To nie wydaje się dużo. Ale tak powiedziałem, nie wydaje. Tak więcej do 25 fali zgaduję, że to się dobije. Bo mówię, teraz zrobiliśmy coś na upgrade, chyba 10% tego więcej expa jest czy coś. Więc powinno dobrze działać. Tak, zrobimy tutaj zabieranie many. To zrobiłem fila, ponieważ jeżeli będzie jakiś champion z maną, chcę, żeby co ten mana drain stąd istniał i robił swoje. Nie potrzebowałem dwóch filów, przynajmniej nie wydaje mi się, że to byłoby jakoś takie obowiązkowe w tym miejscu. Zabierają tam, widzę, nam klejnota, ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze tylko chwila i tutaj też będzie zaraz obszarowe palenie naszych przeciwników, tylko niech to będzie wystarczająco mniej expo. Okej, okay, znowu czempiona nie pokonam, ponieważ niestety, no, był tutaj wyciągnięty daleko klejnot i to też pewnie spowodowało, że o wiele nam wolniej ten level up pójdzie, ale mamy tutaj właśnie nasze globalne podpalenie. Nie wiem, czy nie powinienem mieć tego Radiance i tak dalej, ale zostanę przy tym, przy czym jestem, ponieważ no to pole podpalenia naprawdę mi się tutaj po prostu podoba. I kiedy ja wbiję te 5000 expa? Bo to już trochę zajmuje. Właśnie. Teraz jest maksymalne poziom. To jest maksymalne poziom, czyli jest duża złota gwiazdka, czyli mamy dwie duże złote gwiazdki. Jest maksymalne, co możemy osiągnąć na postaciach i raczej już więcej nic nie potrzebujemy. Nie mamy teraz dates jeszcze, 4, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest takie osłupienie, coś w tym stylu, że ma szansę na to, żeby kogoś zestunować? Może? No, że na razie to ja nie widzę możliwości, by kogoś osłupiło czy coś w tym stylu, ponieważ no wszystko praktycznie ginie na ich po prostu te dwa uderzenia, więc nawet nie mogę wykorzystać tych jednostek, które są po prostu dalej. Uwaga, champion nas będzie na 30 fali. I jak widzimy, zdecydowanie udało nam się tutaj wygrać bez żadnego większego problemu, ponieważ nie wydaje mi się, że te jednostki będą miały tutaj szansę zabrać dwa klejnoty. Jeden?
Nie, nie ma opcji, więc GG, well played. Nie musimy zabić czempiona, szkoda, ponieważ mam nadzieję, że te czempiony nie będą nam aż tak często uciekać, ale koniec końców wychodzi na to, że po prostu wygraliśmy i to jest najważniejsze. Więc muszę dodać, że właśnie ten Blaze, jednakże ja chcę chyba zwiększyć sobie, żeby właśnie szybciej te klienty wracały do bazy oraz żeby było jeszcze więcej expa i jeszcze tańsze te upgrade'y były u naszych templi, bo to jest coś po prostu pięknego. I teraz tak, no czy ja muszę w ogóle się zastanawiać, czy nie stoję tego wziąć? No oczywiście, że to chcę. Oczywiście, że to chcę. I w tym miejscu, i w tym miejscu, i w tym miejscu. I te trzy temple aż tutaj nam zrobią robotę. Znaczy, bym powiedział, że nie potrzebowałbym innych jednostek. Jednakże owszem, zrobię inne jednostki. Żeby nie było, że jakoś się zbyt bardzo posunę z pewnością siebie i potem się skończy. Na przykład takiego Fila bym chciał chociaż mieć. W razie czego. Bo ten Fil by nam tutaj strasznie przydał. Jakby nam chciało coś podbyć i zabrać. Tylko szkoda, ponieważ ta najfajniejsza jednostka właśnie w tym miejscu najdłużej będzie wbijała level. I to może potem się na nas po prostu odbić. Ale szybko doszli do tego, się rozpali przez te procentowe damage. Okej, no jest tutaj źle, jest źle, powiem wam, jest źle. Bo naprawdę sporo nam zabrali, więc zróbmy sobie tu jeszcze jednego snowa. A zrobimy jedną jeszcze trawiastą. Te niewidzialne jednostki naprawdę robią za dużo hałasu. Robią za dużo hałasu. Oddawać nam klejnoty do bazy. Tu minuta jeszcze musi. Okej, no ten to musiał zabić, bo to był czempion, więc oczywiście nie mieliśmy nawet szansy. Przegrałem to już. Już to przegraliśmy. Wszystko w sumie przez to, że nie jestem w stanie zaupgradować tego templa na środku. Wydaje mi się, że to taki jakby główny game changer, który ma na to wszystko wpływ. Że to nie jest obszarowe. Chociaż teraz te tutaj są obszarowe, więc to będzie robiło też tutaj wielką pomoc. Oczywiście tutaj Fear. Tutaj zrobimy sobie upgrade po prostu taki normalny. Dobrze, akurat wolne jednostki nas tam wychodzą. Bo to nas strasznie ratuje. Teraz tutaj Speed. O nie. O nie. Miałem nadzieję, że to wystarczy. Miałem już nadzieję, że to wystarczy. Było naprawdę blisko. Ale to w takim razie cyk, cyk, cyk. To ten początek na razie możemy puścić. To jest wszystko git. Nie będzie żadnych większych problemów, się wydaje. No i czego? To się jeszcze zabezpieczę. Na siebie będę się dodatkowo zabezpieczał tu. Tutaj możemy wbić sobie level up. Tu możemy sobie wbić level up. Dawaj, 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 lecimy dalej, lecimy dalej. Zrobimy zaraz zimówki. Znaczy zimówkę w tym miejscu. Tylko potrzebuję więcej hajsu, żeby to w ogóle sobie umożliwić. Zostaw ten klejnot, dziękuję. To jest zimówka. Zimówka wydaje mi się, że byłaby dobra w tym miejscu. W razie czego, żeby właśnie te niewidzialne jednostki ktoś dostawały na start szybciutko. Więc tu będzie zimowa. Tak, to wytnij. Okej. Tak będzie git. Tu zrobimy zielone. Tu zrobimy upgrade. Tu przyspieszenie. Tu będzie zaraz zimowa kolejna. Niech mi tylko będzie na to zaraz stać. Bo to jeszcze chwila. Tutaj czempion niestety zrobi swoje. Nie mogę na to nic poradzić. Też szybko to trzeba poatakować, bo zabiorą. Teraz tu upgrade, tutaj ta i teraz trzeba zbierać już tylko i wyłącznie upgrade'y. Obszarówa. Tutaj po prostu normalny upgrade, tego nie zdobędziemy już, znaczy nie uratujemy. Obszarówa. Jo, to było... Gdzie? Czemu jestem taki ślepy i nie zauważyłem, że wszystkie tracę całe te? Coś tutaj w takim razie nie tak. Coś jest w takim razie nie tak. Coś tu źle robię. Tylko się nie wiem dokładnie co. Tak, zagrajmy. Już mam dziwne przeczucie, że potrzebuję dopuścić tego expa tutaj. Że ten środkowy AOE musi wejść o wiele szybciej.
Okej, level up. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest git. Nice. Ty chcesz pokonacie. Cyk. Dajecie radę cały czas. Tutaj niech powiedzmy przejdzie sobie, niech ten zabierze jeden klejnot. Zresztą jak już to się przeżyjemy. I obserwa. I teraz mogę dać te kolejne temple. Tutaj zimowe. Znaczy zimowe, trawiastą, forestę dodać. Tu niech będzie zimowa. Tu upgrade dla wszystkich. Okej. Tu zimowa. Dajecie radę, wierzę w was. Że to wam teraz wystarczy, żeby to jej pokonać. Tutaj trawiasta, żeby jak co tych niemiedzianych prokowała. Nie mamy krajów, dwa. Wydaje mi się, że wystarczy. Wydaje mi się, że wystarczy. Żeby tutaj się obronić. Tu upgrade, tu upgrade. Tu upgrade. Macie pieniądze, zdobywamy. Jeden. Jeden klient, który stoi w tym miejscu. Upgrade. 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 To jest słabo, jest słabo, jest słabo. Nie widzę tego czasu na tym zielonym klejnocie. Nie mogę mieć naprawdę czarnej obramówy do tego, żeby było widać mniej więcej jeden czas. To jest tak duży wymóg, żeby to dać. Zostawcie to. Zostawcie to. Wróciło. Nice, 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 nice. Jeszcze raz nice. Na razie to wygląda dość obiecująco. Porównując z poprzednimi podejściami, to wygląda dość obiecująco. Znaczy, dodaję tutaj kolejny. Czemu mogę kliknąć atak? Halo? Czym za szybko kliknął? Mi się coś zbugowało? Akurat jak wygląda obiecująco, się coś zbugowało? Upgrade. No, nie mogę kliknąć atak. Czemu? Musimy teraz patrzeć na dosłownie każdą falę, jak sobie idzie. Przecież odkliknę na ten, za ekran. Może teraz będzie, może teraz zadziała. Będę kliknąłem pauzę. Damage. Nie mogę klikać! Zepsułem gierkę jak zwykle. Co jest z tymi fleszówkami, że jak zwykle się, jak je się muszę dotknąć, to coś się zepsuje. Fear, zdecydowanie fear. Zdecydowanie fear to jest potrzebne. To jest tragedia. Znaczy w sensie, że mogę sobie pogadać, mogę się na przykład napić mojego mleka i... I nawilżyć sobie gard... Zapomniałem, że istnieje coś takiego jak champion. A z tym sobie tak łatwo nie poradzę. Więcej expa. Co w takim razie bym teraz chciał? Bo i należy sobie to nie razem te jednostki, chyba że dodaję tego Blaze'a. Skille muszę używać. Skille! Cwaniak, czemu ty nie używasz skille? Jesteś kretynem. Cyk. Ewentualnie. Tak nie mogę zrobić, ponieważ tam będzie wtedy problem. Ciężki orzech do zgryzienia. A dajmy tu. Wydaje mi się, że to ta moja podstawowa próba lepsza. Więc w ten sposób dałem tutaj. A w ten sposób całe ustawienie. Ale przynajmniej mogę skupować falę. To jest plus. Teraz po prostu będę mniej tak. Jak się nazywa? Zapalenie to klikał. Żeby na zapalenie nic się nie zepsuło. To jeszcze jedna, tu jeszcze jedna. Dawaj, dawaj, dawaj. Potrzebuję więcej pieniędzy. One chcą, zdobywają expo na razie. Fajne jest to, że teraz podpalają się te jednostki jeszcze. Bo tu da dodatkowego damage'a, który nam będzie też ułatwiał całą robotę. Cyk, teraz potrzebuję ściąć to drzewo. Ponieważ, jeżeli zatnę to drzewo i zatnę w sumie to drzewo, no tutaj dodać tak.
Nie wiem po co to chciałem. Teraz tak zastanawiam, nie wiem po co to chciałem. Serio, tak zabraliście mi te? To nie fajnie. To nie fajnie, że aż tak zabraliśmy ten klejnot. Podpalaj ich tu i tyle, a nie. Oszczędzacie swoje moce. Właśnie. Od tego potrzebuję skin. Żeby w takich sytuacjach właśnie trzeba aktywować. Od góry te niewidzialne zaraz podchodzą. Tu muszę zrobić dodatkową jednostkę. Żeby one się od razu po prostu znikały. I po chwili dopiero pojawiły. Okej, jest up. Cyk. Cyk. Góra i dół to jest obroniona. Czy tak mi się wydaje, że to jak będzie działało teraz, że to obroni. Teraz tu upgrade. Tu upgrade. Puszczamy falę. Tu upgrade. Teraz tutaj upgrade. I tutaj. I tutaj. Teraz ta środkowa musi zostać tylko zabrejdowana, mi się wydaje, żeby być bezpiecznym. O, wróciły klejnociki. Do prawej strony, czy ja muszę teraz się skupić tylko na tej prawej stronie, szczerze mówiąc? Nie muszę jeszcze w ogóle skupiać na lewej. Chyba, że będzie to zawsze wracało do innego miejsca, to wtedy może się jeszcze muszę skupić. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. To naprawdę dość daleko doszło. Teraz jeżeli dojdzie tutaj champion, to wiadomo jak to się skończy. A champion jest za dwie fale. Będę miał skilla chyba. Na czas. Ja mi się przynajmniej wydaje, tak to przynajmniej wygląda, że będę miał na czas. Nie będę miał na czas. Nawet nie puszczam. Nawet nie puszczam. Będę miał na czas, nice. Okej, okay. Muszę chyba przestać grać na same te temple. One są fajne. Ale już ja się denerwuję jak ja to gram, a co robię jak wyglądacie. Ten temple na środku nie wydaje mi się, że jest dobrą decyzją. Znaczy tfu. Jest, ale nie ten tutaj. Zrobimy to w ten sposób. Zrobimy po prostu podwójnego templa tak, w ten sposób. I może tak zadziała lepiej. Będą jednostki szybko strzelające tutaj. Znaczy potem będą to szybko strzelające jednostki. A tutaj dwie wewnętrzne będą na duży damage. Tu. I w to miejsce. To będą mocno strzelające. Teraz. Nie żeby mi o wiele łatwiej zaktywować te niewidzialne stwory. Ponieważ te jednostki mają wiele większy zasięg. To będę też szybko aktywować, ponieważ każda szybko dość strzela. Szczególnie, jeżeli robię je szybko właśnie tam strzelające. O tym właśnie mówicie. Teraz każda się więcej aktywowała. I ten klejnociki nie wyszło aż tak daleko, jakby się wydawało, że wyjdą. Owszem, mamy największy upgrade w temple, czyli powiedzmy to są wciąż nasze jakby. Znaczy powinny być nasze carry jednostki. Ale zobacz, kto wyjdzie. Zobaczymy. Bo na razie to jest dość. Nieciekawie bym powiedział? Okej, okay, w ostatniej chwili to uratowaliśmy chyba. Tylko, że wciąż wydaje mi się, że teraz ktoś to zabierze. No chłopie, akurat teraz, no nie? Od razu fala niewidzialnych musi być. W tym momencie. Tylko po to, żeby to wszystko utrudnić. Okej, okay, tu jest kuszczający. Teraz to musi być ten global. Znaczy ten, AOE, damage. I wydaje mi się, że to jest już w dobrej sytuacji. Mam dużo hajsu, więc dodajmy sobie tutaj snowa. Zetnijmy to drzewo i tutaj też dodajmy sobie snowa. Dajmy teraz tu. Tu dajmy sobie temple. A tu dajmy sobie jednego teraz tam. Mówię, mamy strasznie dużo hajsu, trzeba to wykorzystywać. Nie zawsze tylko, nie możemy żyć samymi upgrade'ami, ponieważ to widać, że nie działa. Że niekoniecznie aż tak bardzo się opłaca zrobić upgrade na wyższe poziomy. Teraz tak, tutaj upgrade. To powiedziałem, te dwie wewnętrzne to są od damage'u. Mam tylko jeden klejnot znowu już. Znaczy tu jeszcze niby jest, on tam sobie niby leży, ale on będzie na pewno zabrany. Nie wiem to, że on nie zostanie zabrany. Dokładnie. Cyk. Ale tutaj większy damage. Tu trzeba zrobić upgrade. Okej, okay, wrócił klejnocik. Nice. Idzie champion.
Nie wygląda mi to dobrze. Nie wygląda mi to dobrze i to tak... Serio nie wygląda mi to dobrze. Jeżeli wyjdą jakiekolwiek niewidzialne jednostki, ale nie wychodzą niewidzialne jednostki. Do... tego momentu, to są chyba niewidzialne dopiero? Nie wiem, które są ikonki niewidzialnych jednostek. Cyk. Cyk. Muszę z tej strony po prostu mieć jak najwięcej strzelających. Chociaż jak nie wiem, czy to wystarczy, jeżeli będą niewidzialne. Że to są niewidzialne, to są problemy w słabej sytuacji. Są niewidzialne. Mordę, kochany piesku! To musi być to, że robię więcej damage'u na tych ground tile'ach. Wszystkie. Mhm. To mi robiło teraz większe damage, będzie łatwiej. Obiecuję. To już jest to, kiedy wygrywamy. Jeżeli do tego momentu dotarłeś, jesteś kozak. Kozak, kozaczyna. Zależałeś i... znaczy kozaczyna to nie będzie, że nie jest dziewczyna, tak? Mówię, jeżeli do tego momentu dotarliście... kocham was. A, powiedziałem to, kocham was. Mhm. Mhm. Zrobimy tu. Ten buforując się. Ponieważ wiem, jak to może denerwować oglądanie kogoś, kto gra źle. Ja wiem po prostu, jak to może mieć. Jeżeli jest to jeszcze live, to można się pośmiać razem z osobą, która to robi na żywo, tak? Ale jeżeli to się ogląda filmik, który jest zrobiony wcześniej, denerwuje. Denerwuje. Ja sam wiem, że sami nie mogę oglądać kogoś, jak ktoś coś źle przechodzi. Bo z perspektywy widzę zawsze jest o tyle łatwiej, że widzimy błędy wszystkie. Co... i łatwiej nam się zastanowić, gdzie popełnić, znaczy gdzie poprawić coś, żeby było łatwiej. Z perspektywy grającego, który musi jeszcze komentować i próbuje robić content, to sobie takie, on tylko gada sobie tak dalej, ale serio, to robi wielką różnicę. To robi naprawdę wielką różnicę. Tutaj prawie zabrał gościu, no goddammit. Znaczy, prawie zabrał, no zabrał na pewno, bo właśnie wyprowadził go wystarczająco. Mogłem temu zapobiec. Mogłem temu zapobiec. Mogłem kliknąć boosta. Ale nie. Może go zabijemy szybciej. Damy radę. Teraz tu musi być snow. Zależy, czy one niewidzialne z tej strony. Trzeba też wyciąć to drzewo. Dać tutaj te wiasty. I jak będzie miał hajs, to no właśnie, dać tutaj kolejne te wiasty. Tu upgrade, tu upgrade. Puszczamy. Tutaj snowa zrobimy. Ma klejnoty powracały, więc jesteśmy tutaj już w troszeczkę lepszej sytuacji. Czujemy się troszeczkę bezpieczniej. Mam tutaj już globala, znaczy AOE w tym miejscu. Teraz trzeba zdobyć pieniądze. Tutaj fear. Tutaj attack speed. I kryty. Zostawcie mi ten plan, no błagam was, no dam już tylko jeden. Mam już tylko jeden, to nie jest dobra sytuacja. A to zaraz będzie champion. Nie, te leczące w ogóle mi jakoś nie przeszkadzają. Serio, okej, wrócił klejnocik, ale... no zobaczcie, jak on daleko go wyprowadza, no! Zaraz się wpienie. Spowolnijmy to i pomódlmy się. Po prostu się módlmy, że to wystarczy. A nie, jeszcze jest jeden klejnocik! Dobra, 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 dobra. Ja myślę, że mam tylko jeden już i że to jest ten ostatni zabrany. Okej, okay, jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest nadzieja. Mała, bo mała, ale jeszcze jest nadzieja. Upgrade. Dawaj, 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 tutaj już musi nam pomagać. Buffer, niech tu będzie jeszcze jakiś jeden. Upgrade. Upgrade. Fear. Holipka, holipka. Nie jest kolorowo. Damy sobie jeszcze kolejny temple. Nie jest kolorowo, tu jest upgrade. To pieniędzy nie mam na ten upgrade.
Już mam. Wrócił klejnot, nice. Tutaj potrzebny upgrade. Tu potrzebny. To jest champion. Jaki champion? Ja jestem champion. Let's go. Let's go. Czy ja zrobiłem dwa... Ja zrobiłem dwa levele w tym odcinku przez 25 minut. Ale jestem beznadziejny. Ale jestem beznadziejny. Wiecie, na co zwalę? No to, że musiałem pilnować dwóch miejsc. Znaczy, jak będzie jeden, ten zbiornik klejnotów, który jest tutaj widoczny, to będzie o wiele łatwiej. Wypluję te słowa, bo to z tym odcinku wypluję. Ale to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i wsparcie. I mam nadzieję, że nie jedziecie mnie zbyt bardzo w komentarzach za to, jak kiepsko gram w tę gierkę. Ja przynajmniej się dobrze bawię. Nie więcej. Ale chyba to jest najważniejsze, by dobrze bawić w grach, bo w sumie gry są od zabawy, a nie od tego, żeby być w nie zawsze najlepszym. Kogo oszukuję? Kogo oszukuję? Próbuję znaleźć wytłumaczenie. To było na tyle. Jestem żegnany. Siemanko. Peace. Yo! Baby, I'm a bad boy. I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.